czyli nagrywanie. Siema, siema, z tej strony Busowy i dzisiaj nagrywamy Polish Car Driving, jest ze mną mój kolega. I tak, no i dzisiaj postanowiłem, że sobie kupimy autobus zamiast jeżdżąc ten, jak żeby nie jeździć jak ten, żeby nie jeździć jak idiota jakimś samochodem i tylko paliwo spadać. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję, bo żeby dobić do 30, a zapraszam do oglądania. A jaką bierzemy trasę? Dobra. No i tak jak w dzisiejszym odcinku, w tamtejszym odcinku powiedziałem, dzisiaj zarabiamy do 50 tysięcy, a w następniejszym, czyli już jutro, zarobimy do już 100 i skończymy serię. Zarabiamy, tylko będą już normalniejsze odcinki z PCD. Co wyłączyć? Nie wiem, jak chcesz. No dużo. Dobra. Ciekawe, ile ten film będzie miał minut. O, pierwszy bez biletu. No i dobra. Co jest? Leciało mi się ten. Bo jak klikam W, to nie... A, dobra. Bo klikałem cały czas S, nie? Tym palcem jednym. A no, czekaj, bo przestanę kamieniem już i ten już tak się pośpieszyłem do następnego. Że ominąłem. Nie zauważyłem tej ulicy, to jest pod Biedrą. Ośrodek szkolno-wychowawczy tutaj jest. Myk. I myk. No i jedziemy. No. Trzeba trochę podgłośnie, czy ten... Trzeba trochę Robloxa, może podgłośnie tak na... jeden. Lepiej nie. Nie, Mix Training Tacos możesz włączyć. Dobra. Ej, następnej trasie mam być dalej kierowcą, czy kanarem? I potem. Jako ten. Dobra.
skarga leci do tego przewoźnika, czekaj za co. Dobra, bilety. O Jezu, jaki zakręt zrobiłem. Bo ten autobus niby jedzie 81, a ja jechałem 90. No. Dobra, przystanek. Koszalińska. Pyk. I pyk. No i mamy troll face'a. Jaki on chce bilecik? Normalny, proszę. No i sprawdzamy bilety. Nie widzieliśmy. Proszę. No i sprawdzamy bilety. Tylko jeden był, nie? Ale mogłem źle wydrukować na przykład i co? Od razu ślepy, a może jestem niewidomy. Że panu biletu nie wydrukowałem. Dobra, mamy dwie osoby. Sprzedają. No i bilety, nie od razu. Au! No i bez biletu. Czy nie, bo bym wtedy musiał z Robloxa wyjść, nie? No nie. Bo tam gorzej jest w sumie. Dobra, i bilet. Next stop, Karwica. Co? No i dobra, no i mamy tutaj
No i od razu bileciki do kontroli. Więc dlaczego jest jakaś dwójka osób, co pokazuje zdjęcie swojego kota i ma tak samo na imię? Ja bym właśnie. Gdzie? Gdzie tutaj? I tutaj nie widzę. To szara. Chciałbym kupić bilet normalny, proszę. No i jedziemy teraz do Słowina. No i teraz temu szczęściu Boże musimy sprawdzić. Mieliśmy tylko dwie bez biletu, nie? Dlaczego jakiś chłop jechał za nami z tyłu? Gdzieś tak trzy albo... No, trzy były. A półeczki. No i skręcamy. No i mamy od razu. Ty, troll face znowu. No i dobra. No, dobra. No i mamy... No dobra. Ja
mamy dwie osoby. Jednorazowy ulogowy, proszę. No i sprawdzamy. Wiem, łapówka, widzę. Chciał. Czy nie łapówkę, tylko nie miał biletu, nie wiem. Czy to łapówka tak naprawdę? No, mamy Darłowo i teraz mamy tutaj. Przedostatni przystanek. No, szybko, szybko. Wracamy tą samą trasą, czy jedziemy DW205? Dobra. Kto wie, może będzie więcej takich chyba z biletów. Ja się wydaje właśnie, że lepiej DW, bo masz mniej więcej przystanków, nie, mniej przystanków i o minutę krócej się jedzie. Dobra, mamy. No. Dzięki, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Wysiadać szybciej. Ta skarga od razu. Dobra. Dostałem 11 tysięcy i 708 zeta. No, teraz zdarł sławno przez krupy. 205. No i dobra. Panie, jakie wolniej, dopiero co ja kurs zacząłem, a ty mówisz, że wolniej. Dobra, bilety. No, od razu łapówka, nie no. O, przyjechał ten bot. No i dobra. Chyba on ma ten star no albo ten bus przerobiony na taki ten autokar jakby. Czy jaki jest następny przystanek? A tam. Dobra. Ja jechałem raz. A to było kiedyś. No, mamy na Trollface'a znowu. Tym jednorazowy lukowy, dobra, mam. No, możesz, bo ja tak, no, nie widzę. Dobra, Sławno Polanów w Bobolicy 82, Sławno 22. Dobra, jestem.
No i teraz. No i nie ma biletu. No i to jest chyba już druga łapówka na tej trasie. Teraz tej nowej. To razem. Znaczy nie łapówka, tylko bez biletu. To razem jest 5 osób bez biletu. Teraz są krupy. Szybko. Masz krupy, później Jarosław, Poncnowo, Grzybno i Sławno. No. Tu, no. Jest taka już pełna wioska. Jak w Tomasławicach. Dobra, witam, witam. No i bilety. Nie ma. Chomik mi zjadł. A teraz sobie jest jakiś inny przystanek niż Krupy. To jest jakiś inny. Nie, Krupy. Proszę. No to ja mam Krupy 1 teraz. Przystanek. Czy tam Krupy i? Nie wiem. A, łącz dwa przystanki Krupy. Krupy i Krupy. Krupy i Krupy 1. Mam. Nie, ma. Po drugiej stronie jest Stary Jarosław i Sulmice. W Starym Jarosławie są trzy przystanki. No. No. Teraz idziemy do Starego Jarosława. Dosłownie mamy 10 kilosów, więc to szybko minie. Już zaraz jesteś, już zaraz jesteśmy w Starym Jarosławie. Tu mega szybko idzie. Jak tym autobusem jadę, to tak mega szybko. No też, dla mnie ten, ta karosa jest szybsza, ta ostatnia, bo ta przedostatnia. Nie ma, no od razu. No co, trzeba było kupić bilet, albo go pilnować, lub patrzeć, czy ktoś go nie je przypadkiem. Po co? A tu? Ile ludzi? Ile ludzi tutaj? Nie no. Na pewno. Ile jaki? Normalne. Proszę. No i łapóweczka. Co to znaczy tragizm? I piszcie w komentarzach, co to znaczy tragizm. Bo ja nie wiem. Stary Jarosław coś tam. Stary, no i Stary Jarosław. Dobra, mamy bilet normalny, pyk. No i dobra, sprawdzamy.
Teraz jedziemy do Pątnowa, później Grzybno i kilka przystanków Sławnia i koniec. Idę na Kanara, czy dalej jeździć mam? No. To dobra. Pątnowa. Sławnomorska Bolszewo. A, dobra, zapomniałam sprawdzić biletów. Teraz Sławnomorska Bolszewo, czy tam Boleszewo? Co? Nie. I mi pokazało Sławnomorska i Bolszewiec. Czy tam Bolszewica? Nie wiem. Grzybnie nie ma przystanku, bo w Grzybnie jest rondo tylko. I jeden domek. Słowino tam jest, droga do niego. A jesteśmy w Sławnie. Idealnie przed znakiem. Mamy teraz Sławnomorska. A, dobra. Sprawdziłeś? No chyba że już wcześniej sprawdziłeś. Trudno. No i Sławnomorska to jest tam blisko. Wystarczy tylko jeden zakręt i już. Dobra, możesz sprawdzić chyba. To mój bilet. No tylko on wszedł. No dobra, no jedziemy. Też nie, więc nie wiem. Chyba schizofrenia albo coś, nie wiem. No i to jest sławny dealership. Też. No i masz im sprawdzić. Dlaczego ten typek siedzi na podłodze? No jakiś typek siedzi na podłodze. Teraz mam przystanek. Jezu. Teraz mam do tego na środku. Dobra, jednorazowy ulgowy, proszę. No i teraz sprawdzamy bileciki. Ciekawe je dostanę.
Dlaczego mi ten typek siedzi na desce rozdzielczej? No jakiś typek siedzi mi na desce rozdzielczej. No mnie w kabinie jakby, nie? Co siedzi? Chyba utknął. Na filmie będzie chyba widać. Ja właśnie mu tak patrzę. Ta wskazówka tam jest. No i dobra, mamy tutaj. I stąd idealnie widać tego trackera. Czy budynek, nie? Ciężarówek. Nie, bo teraz wysiadł, nie? Dobra, wszyscy. Uwaga, uwaga, ile dostanę? XD14 hajsu dostałem. Czekaj, teraz zresetuję się, robię resetka. No i teraz czekam na twój autobus. Dobra, jestem. A jutro nagrywam, a jutro chcesz ze mną film nagrać? Bo jutro, tak jak widzowie mówiłem, jutro będzie film do już stuka. I to będzie chyba koniec serii Zarabiamy w PCD. I później już będą takie normalniejsze. No. Tylko jeden, dobra. Się wydaje, że chyba lepiej się opłaca jechać przez kurwy, bo jak się nie ma, bo jak, bo tam, bo jak ktoś nie, bo jak jakieś trzy osoby nie mają biletu, albo no, trzy albo cztery, to dostajesz więcej wtedy niż za tego. Dobra, od początku do końca. Nie ma. Nie ma.
Mi się opłaca przez krupy niż przez skarbnicę, bo jak masz trzy osoby przez jak masz trzy osoby bez tego, to dostajesz 11, a jak masz przez krupy, to dostajesz 14 albo 13. No. Tego, co spotkałeś w Darłowie. No, rabirze ci kiszko. Tylko on kupi. Okej. Bilet. Bilet. No i nie ma. No. Poczekamy do końca trasy. Widzowie, żeby nie coś, więcej niż 50 równo, może być nawet, jest 50, tak? Ale zrobimy też ten sposób, żeby było trochę więcej niż 50, że nie 50 równo, tylko na przykład 51 albo 50, coś w tym stylu. Bo jak widzicie, szybko wbiłem te 50, więc no, nic do tego. No. Cześć, zrobię tego na miniaturkę. O. I. Dobra, mam. Na miniaturkę będzie. No zajęło mi miejsce. To już przy grzybnie jesteśmy. No to czy tylko pod nowo, trzy przystanki w Sarnorosławie, dwa w Krupach, jeden w Darło i dwa w Darłowie. To jest. No, snack. Dobra, o, usiadł obok mnie. Ty, Trollface jest obok mnie usiadł. Aha, on nie ma. Trollface jest obok mnie siedzi, nie ma tego. Biletu. No bo pewnie troluje. Jaki jest następny przystanek? Stary Jarosław. No i Krupy i Skidrzyca. Drugowo. Czekaj.
oglądam takiego twórcę Ninku Hogaty. Też. Hogaty, jeżeli to oglądasz, to pozdro na siebie. Cześć, zaraz bilety posprawdzam ze dwoma. Ze dwu. Dobra, jestem. Sprawdziłem już. Wcześniej. A. Dobra. Nie zauważyłem wcześniej. Bo mnie to było takie chwilowe. Widzę. Dobra.
Już w krupach. Zaraz będziemy w darłowie. A była sińczyca, czy tam sińczyca? A była sińczyca, czy tam sińczyca? No, to jeszcze sińczy... Nie wiem, jak to się nazywa, sińczyca, czy sińczyca. I darłowo. A, no tak, bilety. Dobra, mamy. Mamy. Jeszcze coś tutaj. No właśnie. No i dobra. Sińczyca, no, dobrze mówię. Myślałem taki podkorze źle. Dobra. No i teraz darłowo. Ja mam gościeś na zero, nie? Robloxa. Dla mnie w PCD takie ciemności są. Kto? Nie, karetka. Witam, witam. Dobra, mamy tutaj kolejnego bez łapówki. Znaczy, bez, Boże, nie było łapówki, tylko biletu. A tutaj chciał łapóweczkę mi dać. Chłop. Nic da. No i tak, no i to było dzisiaj na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wbiliśmy, jak widzicie, 50 tysięcy, no w sumie nie 50 tysięcy równo, ale 50 tysięcy. Ważne, że jest. No i następnym odcinku, czyli jutro, będzie film do 100 tysięcy. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję na kanale. A ja życzę Wam miłego wieczoru.